snusi mają taki motyw l'arte di arrangiarsi, co oznacza sztuka robienia czegoś z niczego, sztuka przeżywania dnia jak święto. Wszędzie tam, gdzie mieszkam, szukam takiej energii z zewnątrz, bo tylko ona we współpracy z ludźmi pozwala dzień przeżyć, może niepospolicie, może trochę inaczej. Największe przyjaźnie to były z naszego podwórka. Również ulica była traktowana jako nasze podwórko. Naszym podwórkiem była nasza klasa, naszym podwórkiem była nasza szkoła i tak to kiedyś było. Pruszków to jest dla mnie całym światem. Skąd się wziął Pruszków? Decydujący wpływ miało otwarcie drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Pisano, że ten dworzec jest tak piękny, że parowozy na jego widok dęba stawały. Mieszkańcy Warszawy traktowali Pruszków jako letnisko. Część z nich budowała sobie domy. Badam opowieści mieszkańców Pruszkowa i ludzi związanych z Pruszkowem o przeszłości ich miasta, ale też jestem animatorką tutaj lokalną, więc te różne rzeczy, które robię, sięgają w historii Pruszkowa albo sięgają współczesności. Patrzę na to miasto właśnie z takiej perspektywy. Opowieści, które mówią o różnych rzeczach, nie o takich największych, tylko takich osobistych historii. Nie tylko jakichś wielkich wydarzeń, ale wydarzeń rodzinnych, takich drobnych wydarzeń miejskich z życia codziennego. Pruszków kojarzy mi się przede wszystkim z fabryką ołówków, bo jako dzieciak przechodziłem codziennie ołówką, do dzisiaj przechodzę, jak idę do stacji PKP do pracy. Mamy przemysłowców, którzy tutaj świetne biznesy zaczęli robić. Przyjechali, zobaczyli, że jest blisko Warszawy, jest więcej miejsca, tania ziemia, można zakładać fabryki. Majewski, bo chyba to jednak to jest główna postać, pokazuje się jako osoba szalenie przedsiębiorcza, która miała doskonały plan biznesowy, no i wszystko rozwijało się doskonale. Mimo wojen, mimo różnych kryzysów gospodarczych. Przykładem może być to, że ołówek Polonia zdobył pierwszą nagrodę na wystawie światowej. W Pruszkowie było bardzo wiele różnych stowarzyszeń, które niesamowicie działały. Znicz, 23 rok, powstaje klub sportowy, robotniczy. Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Ogniowa to się wtedy tak nazywało. Różne stowarzyszenia dobroczynności, żydowskie, polskie, ewangelickie, różne stowarzyszenia, kupieckie. Kupcy żydowscy w Pruszkowie zrobili składkę i przynieśli do proboszcza pieniądze na budowę katolickiego kościoła. I proboszcz był zdziwiony, jak to? A mówi, proszę pana, ale przecież katolicy są naszymi klientami. Ponieważ katolicy kupują w żydowskich sklepach, to chcieli pomóc katolikom w budowie kościoła dla nich. Takie były stosunki. W warsztatach naprawczych taboru kolejowego był zorganizowany obóz przejściowy Dulak 121 dla mieszkańców Warszawy. To były niebezpieczne czasy na pewno, ale też te groźne czasy pokazały bardzo dobre oblicze wielu ludzi. Pomimo takiej grozy, takiego dramatu, można znaleźć przykłady na to, że to rodziło jakieś dobro wśród ludzi.
jest na tyle blisko, że mogę uczestniczyć w takim życiu wielkiego miasta. Natomiast jednocześnie, jeśli myślę o swoim życiu osobistym, Pruszków wydaje mi się dobrym miejscem, bo mogę się schować od tego zgiełku. Mogę się tutaj schować, mogę skupić się bardziej na rodzinie. Wcześniej mieszkałam w otoczeniu bardzo anonimowych dla siebie osób. Okazało się, że w pierwszym dniu mieszkania w Pruszkowie ja znałam swoich sąsiadów naprzeciwko i sąsiadów z dołu. Umówiliśmy się na wspólną wycieczkę poznawania Pruszkowa, bo moje otoczenie składa się z rodowitych pruszkowian. Zaczęłam utożsamiać się z tym miejscem. Może dlatego, że spotkałam ludzi z podobną motywacją do życia. Szalenie mnie to motywuje do tego, żeby trzymać się swojej ścieżki, swoich ideałów. Tu się dobrze mieszka po prostu. Jest bardzo dużo zieleni. Można odpocząć, można spotkać się z przyjaciółmi w każdej chwili i jakoś tak blisko jest się jedni drugi. Na co dzień, kiedy biegniemy do pracy czy innych miejsc, w których przebywamy dłużej, nie mamy możliwości porozmawiania, tego pozytywnego networkingu, to tutaj można po prostu na siebie wpaść, porozmawiać na każdy temat. Ja bardzo lubię chodzić na targ, uwielbiam targ. I po prostu i te rozmowy, które się tam toczą, i te kolory, zapachy, i wspaniałe produkty z okolicznych wsi. Jak mówię, życzę Państwu miłego dnia, no to dziękujemy nawzajem i tak. Ja mówię, przecież to nic nie kosztuje. Kurde, lebele, a świat jest piękniejszy. Przywiązałem się do tego miasta, właśnie tak od niedawna też działam społecznie. Staram się pokazać, że da się, że to nie jest tylko miejsce, gdzie przyjeżdżamy spać, gdzie przyjeżdżamy konsumować. To jest miejsce, gdzie można działać, naprawdę. Jesteśmy bardzo różni. Mamy bardzo różny potencjał, możemy się nim wymieniać. Zawsze mnie to inspiruje, zawsze szukam tego potencjału. Widzę go może. Im więcej ludzi spotykam, tym jest ciekawiej, dlatego że mogę coś od tego wziąć, coś od tego wziąć. I złożyć to w całość i może powstać dobre dzieło. A wszystko to się dzieje na ulicy Topolowej, najpiękniejszej ulicy Pruszkowa Polski, świata. Thank you.